Najstarszych osad w tym regionie sięgają okresu prehistorycznego. Miasto Hieropolis zostało założone w 190 roku przed Chrystusem przez Eumenesa II z Pergamonu. W roku 133 przed Chrystusem król Pergamonu Attalos III na mocy swego testamentu przekazuje królestwo Pergamonu wraz z Hieropolis Rzymianom. W ten sposób miasto z około 100 tysięcy mieszkańców stało się częścią Imperium Rzymskiego w Azji. Miasto zostało nazwane Hieropolis od imienia Hiery, żony króla Mizji Telefosa. Mitologicznego założyciela Pergamonu Hieropolis oznacza również święte miasto. Zgodnie z innym mitem miasto dostało swą nazwę od świątyni Hieron z siedzibą w mieście. W mieście pierwsze działania na polu przemysłu tkackiego oraz farbowania włókien zaczęły się II wieku przed naszej ery i trwały do I wiek naszej ery. Strabon, pisarz i podróżnik, który był aktywny w okresie cesarza Augusta, napisał, że woda termalna z podziemią była dobra dla procesu barwienia tkanin wewnianych. Kosztowną koszelinę, czyli purpura koszelinowa, zastąpiono kolorem bieliskim purpurze uzyskiwanym w korzeni rośliny i zwanym alizarym. Hieropolis wzbogaciło się na handlu i sprzedaży wełny oraz purpurowy farbowanych tkanin. Miasto zamieszkiwali Grecy, Rzymianie oraz spora diaspora żydowska. Hieropolis uległo zniszczeniu wraz z innymi sąsiednimi miastami, takimi jak Kolosea i Laodicea, podczas wielkiego trzęsienia ziemi, jakie miało miejsce w 60 roku naszej ery. Zaraz w tym samym roku rozpoczęto odbudowę Hieropolis. Odbudowano helenistyczną świątynię Apolina, teatr i gimnazjum, a także grobowce i drogi. Budowa ulicy i bramy nazywanej jako Frontinusa świadczą o tym, że konstrukcję rozpoczęto ponownie energicznie w okresie Imperium rodziny Flawiuszy. Jednym ze znaczących grobów w mieście był grób kupca Fileusa de Uxisa. Imperator Hadrian w 177 roku urodził, 136 roku naszej ery umarł. Odwiedził Hieropolis, a jego darowizny wpłynęły na rozwój gospodarki i utrzymanie bardzo dobrej pozycji ekonomicznej aż do III wieku. Wzniesiono posągi cesarza i jego żony Sabiny. W II wieku jednak wyraz z powracającymi ze wschodu z wyprawy wojennej żołnierzami przybyła do Hieropolis zaraza dżuma. Mieszkańcy udali się po poradę do świątyni Apollo, po czym liczące się w mieście rodziny wybudowały rozległe grobowce tuż za miastem. Wybudowano wiele miejsc otwartych dla publiki, wraz z nimi powstało Trytanium, fontanna, zaczęła organizacja igrzyska sportowe zwane Oikumenia, czyli międzynarodowe kuczyci Pithasza, kapłana boga Apollo, co przysporzyło miastu prestiżu. W drugiej połowie IV wieku naszej ery silne trzęsienie ziemi zniszczyło wiele budowli. Za czasów Teodozjusza I wybudowano mury obronne w stylu helenistycznym. To miasto przeprowadziły dwie główne bramy, jedna od północy, a druga od południa. Wyburzono znajdujące się tam domy i materiały użyto do budowy murów. Mury warowne posiadały 28 wież o kwadratowych podstawach, dwie bramy i dwie dziedzińce.
W dzisiejszych czasach najbardziej rozpoznawalne są zwłaszcza dwie bramy na południu i na północy, które otwierają się na platę, główną drogę miasta. Do dziś ważnym miejscem w Hierapolis jest kościół wybudowany na cześć świętego Filipa Męczennika. Chrześcijaństwo szerzono w tym regionie już od 40 roku, po czym w V i VI wieku naszej ery, w czasach bizancjum, Hierapolis stało się chrześcijańskie. Zaowocowało to budowa bazylika kościoła kolumnowego oraz transformacja ważnych północnych na kościół. W drugiej połowie VII wieku kolejne trzęsienie ziemi rujnuje miasto. Wokół ruin budowano domy aż do X wieku. Na miejscu kościołów powstały małe kaplice. Wiadomo z pełnych źródeł, że od VII wieku nawet biskupstwo istniało w mieście. W 1109 roku przez zrujnowane miasto przechodzi trzecia krucjata dowodzona przez Barbarossę. Pod koniec XIII wieku struktury w zachodniej części płaskowyżu oraz ważne rzymskie były wykorzystywane jako prestiżowe rezydencje arystokracji. W XIII wieku Turcy i Selczucy przejęli kompletną kontrolę nad regionem i wraz z założeniem księstwa Denizli. Chylące się ku upadkowi Hierapolis zostało porzucone. W dolinie Liko zbudowano karawansaraj Akhan, użyto do tego marmurów przywiezionych z Leodycea. W 1887 roku pomiarów antycznego miasta Hierapolis dokonała niemiecka grupa poszukiwaczy pod przewodnictwem Humana. Od roku 1957 wykopaliska wyprowadzone są przez włoskich archeologów. Denizli to Pamukkale. Zobaczmy białe, liśnące wzgórze. W całości pokryte skorupą wapienną. To słynne tarasy. Nazwa Pamukkale. Bawełniany zamek lub bawełniany twierdza. Dla tej miejscowości pochodzi od opadających kaskadami wapiennych niczek wypełnionych wodą. Biały kolor i struktura formacji przypomina białe kwiaty bawełny. Nazwa Travertyny pochodzi od imienia włoskiego miasta Tivoli. Woda termalna generowana była przez wiele używane, były różne źródła, a ich lecznicze właściwości były powierzchnia znane. Było tak wiele wody, że wystarczało na zasilenie wszystkich ważnych w mieście. Przybywano tu mając nadzieję na powrót do zdrowia, leczono i leczy się nadal choroby układu oddechowego, układu krążenia, reumatyzm. Picie wody ze źródła pomaga w dolegliwościach związanych z układem trawiennym i całym metabolizmem. Niestety wraz z rosnącą liczbą turystów wybudowano drogę, a przy niej powstały hotele z basenami, które zatrzymały wodę, a do tego doszło chemiczne zanieczyszczenie i używanych przez hotele środków. To spowodowało destrukcję części tarasów. W 1985 roku Pamukkale znalazło się na światowej liście UNESCO. Od tego czasu wiele różnych źródeł znajdujących się w okolicy, których temperatura wody wahała się od 35 stopni do 100 stopni, wypływają z gorących źródeł woda bogata w związki wapnia i dwutlenek węgla. Ochładzając się na powierzchni,
wytrąca węglan wapnia osadząszy na zboczach pamukale żelowatą substancją, która twardniają tworzy geologiczne formacje na szerokim obszarze, co roku pokrywa pogrubie się o około 3 cm. Obecnie tarasy zasila jedno, największy pośród innych źródeł. Jego wody o temperaturze 35 stopni wypływające spod powierzchni ziemi płyną specjalnym kanałem o długości 320 metrów. Stąd też wspomina się głównie o jednym źródle. W czasach antycznych jednak się zmieniło, burzono wszystkie hotele ograniczone wytyczone miejsca, którymi mogą poruszać się turyści chcący pochodzić po tarasach. Pozostał tylko basen termalny, zwany basenem Kleopatry, w którego woda zatopione są antyczne kolumny, służy przybywającym turystom do zdrowych kąpiel w ciepłej i bąbelkowanej wodzie. Pojawiły się już 3000 roku przed naszej ery. Posługiwała się nimi cywilizacja Doliny Indusu. W 2000 roku przed naszej ery pojawiły się toalety w pałacu Knossos na Krecie, a następnie w Egipcie w 1400 roku przed naszej ery. Od VII wieku przed naszej ery w Turcji. Najpierw posiadaczami toalet byli feudałowie. W Atenach publiczne toalety pojawiły się w II wieku przed naszej ery i zasilenie były przez łody płynące z akweduktu. Technologia ta została utracona wraz z końcem Imperium Rzymskiego. W czasach antycznych szczeki i nieczystości były doprowadzone dotyczące zwane kloaki. Rzymianie utylizowali wydalane odchody higienicznie za pomocą wody. Ważnym elementem było uzyskanie amoniaku z uryny, który potem był używany w garbarstwie i bardzo pożądany przez garbarzy. Druga część ekstrementów miała zastosowanie w rolnictwie do nawożenia pól. Toalety w Hierapolis powstały w I wieku naszej ery i są budowane w stylu doryckim. Budowla miała 20 metrów długości i 6 metrów szerokości. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza pracy archeologów, gdyż oryginalna latryna została zniszczona w czasie trzęsienia ziemi, jednak ta prawie wiernie oddaje oryginalną latrynę. Budynek latryn znajduje się 1 metr poniżej drogi Frontinusa. Prowadziły do niego dwa wyjścia. Trawertynowy dach wysprany był rzędem kolumn, przez co pomieszczenie zostało podzielone na dwa części. Fekalia doprowadzone dwoma kanałami do głównego kanału biegnącego pod drogą Frontinusa. W ścianach widać wypustki służyły do mocowania płyt siedzeń. Na połowach frontowych kolumn widnieje czerwone znaki. Przypuszcza się, że mogło to być przywitalne pozdrowienie dla przybywających z wizyta Cezarza. Niestety w czasie trzęsienia ziemi uległy zniszczenie. Zakłada się, że toalety już przed trzęsieniem ziemi zostały zamknięte i wykorzystywane jako magazyn do przechowywania towarów. Mogą świadczyć o tym ślady popalenie na murach. Ulica Frontinusa lub Droga Frontinusa wybudowano w I wieku naszej ery. Początkowo miało długość 170 metrów oraz 14 metrów szerokości. Po obu stronach drogi znajdowały się chodniki i zdobyły kolumny w stylu doryckim. W IV wieku na chodnikach wybudowano domy i
tak z 14 metrów szerokości ulica zwężyła się do 8 metrów. Droga prowadziła od bramy Frontinusa do bramy bizantyckiej na północy. Po obu stronach ulicy znajdowały się struktury użyteczności publicznej oraz drzwi pamiątkowe. Pod drogą Frontinusa po środku znajdowały się główne kanały ściekowe. Odrestaurowanie tej drogi było bardzo trudno ze względu na nalegający gruba wapienną skorupę. Archeolodzy użyli do tego celu motów pneumatycznych, znajdujący się po prawej stronie ulicy. Fragment budowli z cegieł pochodzi z X wieku. Polia, miasto zmarłych. Grobowce ciągnące się wzdłuż drogi oraz wystające na wzgórza, od bramy północnej do mury miasta Hierapolis. Niektóre w lekkim nieładzie. Pokrywy sargofagów leżące przy drodze. Liczba grobowców nekropolii północnej sięga blisko 2000. Większość grobowców pochodzi zarówno z okresu późnohelenckiego, jak i rzymskiego. Są tu również groby z okresu Bizancjum. Rozróżnia się wśród nich trzy typy. Tumulusy, okrągłe, szerokie postawy, budowane stożkowe w formie wzgórka, obłożone ziemią. Posiadały kilka pokoi, wejść można było jednym wąskim wejściem. Sargofagi. Typ grobowców, zamożnych obywateli, wyższych klas, bohaterów itp. Marmurowe. Na sargofagach widać napisy, dekoracje w postaci drzewek i napisy mówiły o tym, kim był zmarły, imię i nazwisko, czym się zajmował, jaki był jego status. Zmarły chowano w biżuterię złotymi monetami i innymi cennymi przedmiotami z myślą, że mogą się im przydać w drugim życiu. Grobowce typu dom świątynia, rodzinne grobowce, większe i przestronne, zwykłe, można było chować w nich do 6 osób. Posiadały dach, wejście i małych dziedziniec. Obozy obywatele byli chowani do ziemi. Za okradzenia grobu groziła kara pieniężna. Gotówka trafiała do skarbca cesarskiego bądź była przekazywana pewnym grupom zawodowym bądź religijnym związkom braterskim. Rabusz trafiał do publicznego rejestru w czasie trzęsienia ziemi w 1334 roku. Wiele grobów zostało przysypanych ziemią. Dzięki wykopaliskom wyprowadzonym przez archeologów niektóre mogły ujrzeć światło dziennie, nie czekając w kolejce. Za oglądanie. Jeśli będziecie chcieli, żeby było takie więcej o historycznych miejscach w Turcji, zapraszam na subskrypcję mojego kanału oraz polubienie. Dajmy łapkę do góry i do zobaczenia na innych wideo.